Hej, Sisenebachus, witam was w kolejnym materiale, tym razem materiał z nowego DLC Arena Wojny, ale jednak znajdujemy się w nocnym klubie, dlatego że chcę wam pokazać nowego easter egga, który został ukryty właśnie w nocnych klubach, więc żeby go odnaleźć, też musimy sobie pójść do łazienki. W tym czasie, kiedy ja sobie idę, niestety nie mogę już nabiegać tutaj, to w tym czasie możesz zostawić łapkę w górę, jakiś komentarz i wtedy po prostu ja ci przypnę serducho. A jeżeli chcesz więcej materiałów z GTA, no to możesz sobie też zasubować. I wchodzimy sobie do łazienki, proszę bardzo. Pokazałem wam drogę, dlatego że pewnie większość z was nawet nie wie, gdzie jest ta łazienka, no bo ten nocny klub trochę ma takie powalone te lokacje, powiedzmy. Dobra. Więc teraz podchodzimy do tego gościa i dajemy mu napiwki. Więc ja daję mu pierwszy napiwek, on dziękuje, daję mu drugi napiwek, trzeci, czwarty i tak dojedziemy sobie do 10. napiwka. Proszę bardzo. Gitara, już 6 było. 7 leci, 8, 9 i 10. I proszę bardzo, zaraz nam się pojawi informacja nad naszą mapką poszukiwanie prawdy. Proszę bardzo, po 10 napiwkach dostajemy taką informację i ogólnie te informacje dostajemy za różne tam, powiedzmy, kwoty wpłacone właśnie temu gościowi. Dobijamy już do drugiego progu i zaraz dostaniemy kolejną informację. Mam taką przynajmniej nadzieję. I jest, pogoń za prawdą, tak jest. I przed nami ostatni próg, tym razem niestety najcięższy. Zobaczymy ogólnie, ile czasu mi się zejdzie ze zrobieniem tego. I oczywiście na koniec wam to powiem. I oczywiście czeka nas fajna nagroda, więc warto trochę się pomęczyć. Chwila prawdy, naciskam E. Jeżeli teraz dostanę wiadomość, to znaczy, że wszystko poszło zgodnie z planem. Po 575 dolarach dostanę wreszcie mój strój z easter egga. Jeszcze wręczył mu kilka. Niesie nieprawdę, proszę bardzo. Dostaliśmy wiadomość, więc teraz możemy iść sobie do góry. A więc okej, podchodzimy do naszej szafki. I tutaj czeka na nas nasza nagroda. Wchodzimy w stroje i szukamy tutaj specjalne, proszę bardzo, i jest szata epsilionisty. Dziękuję bardzo. Teraz mogę podchodzić do innych ludzi, mówić im kiflom i nikt mi za to nie wpierdzieli. Więc tak się prezentuje, taki unikalny strój, raczej mało osób będzie go miało, bo raczej większości osób nie będzie się chciało albo tego robić, albo po prostu nie będą mieli takiego szczęścia jak wy, że trafili na ten przepiękny kanał, który się nazywa Bachus. Więc co cóż, tyle ode mnie, mam nadzieję, że materiał wam się spodobał. Więcej materiałów z GTA Online już niebawem, więc tyle ode mnie, hej!